Tradycje winiarskie w Polsce są bardzo stare, można powiedzieć, bo trzeba liczyć gdzieś od XI wieku. Podobno w Jaśle wino było od dawna. Oczywiście ten okres, kiedy nie sprzyjał uprawie winorośli, spowodował, że nie było tych winnic na terenie Jasła i okolic, ale w latach 80. na nowo ten pomysł się odrodził. W 82 i 84 roku została założona winnica Golesz w Jaśle i to większość badaczy uważa za jak gdyby początek tego współczesnego winiarstwa polskiego. Podgrabackie wina, to głównie rejony jasielskie i tutaj między koło Babicy, a to głównie młode nasadzenia kilkuletnie, a dzisiaj te winnice mają 3, 5, 6, 7 lat. Tak naprawdę dopiero w tej chwili zaczynają realnie produkować wino. Wino, musicie Państwo wiedzieć, jest jednym z najzdrowszych napojów na świecie. Dodatkowo w takim klimacie restauracyjno-winiarskim jest takie powiedzenie 1 plus 1 równa się 3, czyli dobre wino plus dobry posiłek daje ten efekt połączenia, bardzo dobry efekt, to jest to właśnie trzeci element. Karpacki Szlak Wina to przedsięwzięcie, którego celem jest wykreowanie nowoczesnego i unikalnego produktu turystycznego. Idea tego szlaku nawiązuje do z jednej strony potrzeb winiarzy, z drugiej strony też do potrzeb rynku. Celem tego przedsięwzięcia jest także promocja i rozwój enoturystyki. Enoturystyka to podróże winne, czyli wszystko, co związane jest z poznawaniem wina, poznawaniem miejsc, gdzie te wina się rodzą. Enoturystyka sama w sobie pewnie nigdy by się nie udała, gdyby nie winiarze, którzy mają pasję. No, enoturystyka wiąże się właśnie z poznawaniem takich ludzi, którzy z pasją tworzą coś nowego, wina, z których są zadowoleni, ale co daje im też jakąś radość z tego, co robią. Jasło jest zainteresowane tym tematem. Po pierwsze, bo to właśnie tutaj przywróciliśmy to winiarstwo, a po drugie, no jest to dobry sposób na promocję miasta. Jasło jest centrum edukacji winiarskiej dla osób początkujących, ale również my, winiarze, dzielimy się bardzo chętnie naszą wiedzą już z tymi osobami, które już zaczęły swoją przygodę, które mają jakieś doświadczenie, a potrzebują wsparcia i pogłębienia tej wiedzy. Winiarstwo nie jest to tylko i wyłącznie produkcja alkoholu. My zawsze mówimy o tym, że nasze wina są produktem niszowym, butikowym, który nie zasługuje na to, żeby stać na półkach sklepowych. Wino kupione w sklepie jest winem kupionym w sklepie. Natomiast u winiarza, a szczególnie jeśli pijemy z tak zwanego prostobaniaka czy z beczki, no to smakuje i w tejże atmosferze, pewnie sali degustacyjnej czy sali do przechowywania wina, smakuje jeszcze lepiej. W tych butelkach zamykamy tam słońce, zamykamy tam nasze serce, naszą pasję, naszą miłość, historię naszego życia, bardzo często takie burzliwe koleje losu. I dlatego właśnie nasze wino najlepiej przedstawiać, bo nie chcę nawet używać słowa sprzedawać, ale przedstawiać odbiorcom w sposób bezpośredni. To nie jest produkt taki banalny, to produkt, który wymaga historii, opowiedzenia tej historii, spotkania z drugim człowiekiem. Wino zawsze wymaga przyjaciela.
staramy się być dostępni dla każdego, bez względu, czy będzie to dwie osoby, jedna, czy 20, czy też 30 osób. Tutaj każdy zostanie potraktowany równie solidnie, bez względu na liczebność, w jakiej do nas grupie przyjechał.